Witajcie ponownie, kochani. Pewnie pytacie, czemu taki kontrowersyjny tytuł i ostry, dosyć ostry, nie? A już to tak uzasadniam bardzo szybko. Posłuchajcie, ten człowiek, który dowodzi tą jaczejką antypolską, do tej pory mówiłem o tym tylko właśnie słowa antypolska, a w tej chwili będę dokładał, że są to ludzie, którzy prowadzą bardzo wrogą działalność przeciwko całemu narodowi polskiemu. No i już to uzasadniam. Spójrzcie na całą działalność Konrada Andrzeja Durkowskiego, prowadzoną poprzez ośrodek monitorowania, ale i poprzez swoją stronę facebookową. Przeważają tutaj treści, które, jakby to on sam powiedział, wpływają na to, że on broni rzekomo słabszych, zaszczutych, ludzi, którzy zostali w jakiś tam sposób obrażeni, sponiewierani, zastraszeni przez polskich rasistów, ksenofobów, antysemitów i tak dalej. Ale de facto to w tej chwili to się toczy gra antychrześcijańska przeciwko Polakom. To jest taka nieczysta gra przeciwko nam, bo medialnie jesteśmy zaszczuwani bardzo mocno z wielu stron. Za Konradem Andrzejem Durkowskim stoi tak duży portal jak Gazeta Wyborcza. Można tu doszukać się właśnie niezłej współpracy między tą gazetą, jak to już większość Polaków mówi, Gazetą Żydowską, nie Gazetą Wyborczą, tylko Gazetą Żydowską. Nie obrażając tutaj Żydów, bo no, oni dbają o swoje interesy, my niestety nie dbamy o te interesy w ogóle i mamy to, co mamy w Polsce. No ale wracając do Konrada Andrzeja Durkowskiego i dlaczego wróg publiczny numer jeden. No dlatego, że właśnie działa całkowicie antypolsko, antychrześcijańsko i to tacy ludzie powinni być piętnowani i w normalnym kraju taki człowiek dawno miałby służby na karku, prokuratorów, a tu dziwnym trafem ten człowiek przez wiele lat ma postawione oskarżenie, zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności, gdzie każdy z nas już dawno by pewnie siedział, a jego sprawa jest, jak to się ładnie mówi, zawieszona. Ja o tym mówię kolejny raz, może się powtarzam, ale na pewno chętnie o tym posłuchają inni ludzie, którzy jeszcze tego nie słyszeli. Konrad Andrzej Durkowski był zamieszany w oszustwa i wyłudzenia. No na równi może nie, ale wspólnie i w porozumieniu z Rafałem Gawłem, który to został skazany prawomocnym wyrokiem i w tej chwili ukrywa się na terenie Norwegii. Konrad Andrzej Durkowski uczestniczył w takim niecnym procederze jak podrabianie weksla, podpisu, przepraszam, na wekslu i wprowadzenie go w obrót. No to jest właśnie zagrożone do 25 lat więzienia. Z tego, co nasze środowisko już ma pewność wręcz, że tym, co zrobił, zasłużył na taką nominację trzymania go za jaja przez prokuraturę krajową, przez prokuraturę w sensie takim, że jest na usługach, jest cynglem takim, bo wiecie, prokuratura sama z siebie nie może postawić w stan oskarżenia nikogo. Musi to być ktoś, taki cyngiel właśnie jak Konrad Durkowski czy Rafał Gaweł, kto wskazuje palcem, o ten tutaj jest ksenofobem, antysemitą i czy tam rasistą. Dopiero prokuratura ma możliwość użycia tych wszystkich swoich narzędzi, które w tej chwili można też otwarcie mówić, że w większości są antypolskie. Nie wiem, komu ta prokuratura służy, nie chcę, strach mi w ogóle o tym myśleć, a co dopiero mówić, ale na pewno nie służy narodowi polskiemu, tak jak właśnie Konrad Andrzej Durkowski, dlatego wróg publiczny numer jeden. I wrócę do tego wątku, że w każdym normalnym kraju taki człowiek, taka postać byłaby dawno zgnojona przez policję, przez służby, przez prokuratorów, a tu, w tym kraju, w naszym polskim ogłupionym kraju, gdzie większość baranów tylko umie od piątku do piątku, od grilla do grilla żyć, w ogóle nie myśląc o przyszłości dla siebie i dla swoich dzieci, dla potomności, sprzedają ten kraj, ale to, przepraszam, temat rzeka i na inny może wieczór.
Dzisiaj wrócę tylko właśnie, żeby tu nie przedłużać, do tego uzasadnienia, dlaczego jest to wróg publiczny numer jeden. Zauważcie, że na jego stronie, na stronie personalnej, ale jak i też w szczególności ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Jeżeli ten ośrodek jest do monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, to dlaczego nie monitoruje w ogóle żadnych antypolskich zachowań, antychrześcijańskich zachowań, tylko się chełpi tym, jak to oni Polaków tutaj zrównują z ziemią. Nigdy na tej stronie nie pojawił się żaden wpis mówiący o tym, że jakiś obcokrajowiec jakiejkolwiek nacji, pochodzenia, jakiegokolwiek kraju skrzywdził Polaka, Polkę, okradł Polkę, Polaka. Nigdy nie było tutaj żadnego postu, który broniłby polskości, który broniłby chrześcijaństwa, a wręcz odwrotnie. Konrad Andrzej Dulkowski nawet, można powiedzieć, się śmieje z chrześcijaństwa, tak jak tutaj właśnie w tym poście. Wizerunek Jezusa z wizji Faustyny musi być autentyczny. To jest właśnie Konrad Andrzej Dulkowski. Wracając do tego ośrodka, nigdy na stronie ośrodka nie było czegoś takiego, co pokazałoby, że oni są tak jakby obiektywni co do zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. No, czym jest ksenofobia? Oni walczą tutaj na tej swojej stronie z ksenofobią, ale jeżeli chodzi o ksenofobię, to oni są największymi ksenofobami. Jeżeli chodzi o ksenofobię, to zobaczcie, co to jest. Negatywne przekonania, sądy, postawy, emocjonalne nastawienie, w nawiasie niechęć, strach, pogarda, nienawiść wobec osób pochodzących z innych niż własna grup narodowych lub etnicznych. I dlaczego oni są tacy antypolscy? Zrozumcie to. Jeżeli oni walczą z ksenofobizmem, to jakiej oni są nacji, jakiego są pochodzenia? Jeżeli oni walczą z ksenofobizmem na terenie Polski, ale żaden Polak nigdy by nie był przez nich obroniony. Żadna postawa patriotyczna nigdy nie była przez nich obroniona. Więc jakiego narodu są ci ludzie? Jeżeli oni tutaj wyciągają łapy po polskie datki, tutaj przy każdym poście, może nie u Dulkowskiego, ale przy każdym poście jego strony jest, proszę bardzo, żebranie o pieniądze od kogo? Od Polaków. Tylko i wyłącznie od nas. No, wesprzyjcie. Pokażcie w takim wypadku waszą działalność stricte polską. Patriotyczną, nacjonalistyczną. Nacjonalizm. Czym jest nacjonalizm? Mało kto rozumie w tej chwili, że oni też słowo nacjonalizm zepchnęli już tak jakby na margines, mówiąc, że nacjonalizm jest to coś złego. Dlaczego w takim wypadku nie piętnują nacjonalizmu ukraińskiego, gdzie nawet niedawno były na granicy takie przykre incydenty, gdzie padały słowa rezać lachów. I to były okrzyki wznoszone przy policji. Policja nie reagowała, no ale gdzie jest ośrodek, tak? Gdzie jest ten ośrodek, który rzekomo monitoruje ksenofobizm i rasizm? Bo tutaj można też mówić o rasizmie, bo Ukraińcy mówią nasza nacja. Nasza nacja jest lepsza od waszej, więc tutaj no już można mówić, że to są przesłanki rasizmu. Gdzie jest ten ośrodek rzekomo polski? Więc dlatego jeszcze raz podkreślam. Wróg publiczny numer jeden to w tej chwili jest taki między innymi, ich jest wielu, tak? Ale ja akurat mam styczność najbardziej właśnie z tymi podłymi ludźmi, takim jak Dulkowski i kolejny ten z tej jaczejki Gaweł. Ja zdaję sobie sprawę, że ich tam nie ma tylko dwóch, znaczy ich jest więcej, tak, jak dwóch, bo nikt nie byłby w stanie wysyłać 600, nie wiem, może w tej chwili nawet 700 zawiadomień do prokuratury, bo dziennie napisanie nawet tych dwóch postów to jest
ponad ludzkie możliwości. Tego się nie da. No, każdy prawnik, który pracuje, wie, jakie to jest, jeżeli chodzi o wysiłek psychiczny, jaka to jest praca. Tego się nie da zrobić. To jest zespół ludzi, którzy mają te twarze, dwie tutaj wyeksponowane, ale cała reszta tej jaczejki jest gdzieś tam w ukryciu. Podejrzewam, że jest tam dużo współpracowników, no ale to też temat na inny wieczór. Na dzień dzisiejszy to może na tym bym zakończył i uprzejmie proszę widzów, zapoznajcie się z tą stroną, zobaczcie, kogo wspieracie, komu dajecie pieniądze, komu przysyłacie jakiekolwiek datki. Tam nie ma żadnych antypolskich, przepraszam, tam nie ma żadnych propolskich, tam są tylko antypolskie działania, tam są tylko antypatriotyczne i antychrześcijańskie. A w tej chwili jest to dosłownie portal polityczny do zwalczania przeciwników jedynie słusznej obecnej władzy. Ja nie chwalę tamtej władzy, żeby było jasne. Tak samo dla mnie to jest jedno i drugie, tak samo działa PiS, PO, to samo zło. PO miało być rozliczone przez PiS. PiS obiecywał, że będą siedzieli w więzieniach i tak dalej, nic nie zrobili. Tu w tej chwili skończy się na uniewinnieniu po tej aferze, gdzie dwóch panów zaraz wyjdzie z tego kryminału, bo ich prezydent uniewinnił. Na tym się wszystko to wygasi. Polacy jak zwykle powiedzą, a nic się nie stało, tak? Dalej niech tam kolejni złodzieje rządzą tym krajem. No ale wracając jeszcze raz do wroga publicznego numer jeden, proszę zapamiętać tą twarz, jedną i drugą. To są właśnie dwaj ludzie, którzy są największymi wrogami właśnie w tym kraju. Oni nigdy nic nie zrobili dobrego dla Polski. Ten nawet mienił się, że on ma jakieś tam działania patriotyczne, że dobry patriota jest z niego. No wiecie co, takiej obłudy to w życiu nie widziałem. Także wróg publiczny numer jeden, Konrad Andrzej Dulkowski, to jest największa zaraza w tej chwili w tym kraju, która szmalcuje, donosi za pieniądze pozyskiwane poprzez tą stronę, czyli uprawia właśnie szmalcownictwo na ludzi, którzy praktycznie nie są nic winni poza tym, że myślą po polsku, że mają serce z prawej strony, że chodzą do kościoła, że są chrześcijanami. Tylko tyle może nam zarzucić i nic więcej, bo cała reszta jest to wysysane kłamstwo za kłamstwem, nadmuchiwanie różnych spraw, które no w ogóle nie powinny mieć miejsca w normalnym kraju. To tak jak mówię, tych dwóch ludzi, jeden ma już wyrok, a drugi powinien też mieć wyrok i siedzieć właśnie za działalność. Kolejny raz pytam, gdzie są służby polskie? Właśnie to pokazuje, że nie ma służb polskich w tym kraju, bo te służby polskie dawno powinny wejść do tych ludzi i wyczyścić ten ośrodek, zdelegalizować tą działalność antypolską. Zobaczcie, sądy przeciwko tym ludziom niejednokrotnie wypowiedziały się, że tak, ci ludzie tu za pomocą tego ośrodka szkalują, pomawiają, no niestety postępują niezgodnie z prawem. W takim wypadku dlaczego bez przerwy jest to zasilane z tej strony? Dlaczego ta strona w dalszym ciągu nie została zdelegalizowana? Odpowiedzcie sobie wszyscy na to i zadajcie sobie pytanie, czy my jeszcze żyjemy w naszym kraju, czy my jeszcze mamy tu Polskę, jeżeli dwóch takich łobuzów, dwóch takich szmalcowników robi sobie w tym kraju co chce. Co chce? To są ludzie, którzy, tak jak widzicie, piętnują, wystawiają, każą prokuratorom się zajmować z artykułu 257, a jeżeli ci nie podejmują działań, to skarżą się na prokuratorów, skarżą się na tych prokuratorów do ich władz, skarżą się do sądów, zaskarżają postanowienia, zastraszają tych ludzi, piętnują niejednokrotnie na tej stronie właśnie, piętnują tych ludzi, tych prokuratorów, którzy nie chcą z nimi współpracować. A tych, proszę bardzo, co chcą współpracować, wychwalają i
wynoszą pod niebiosa. Więc zobaczcie, z czym my mamy do czynienia. Spójrzcie, no, żeby nie ten znaczek PiS, to w jakim świetle przedstawiono tutaj nas, nas Polaków? To jest nasza polska flaga, a to się kojarzy z Ku Klux Klanem, widzicie? Widzicie? To jest właśnie taki, tworzenie takiego stereotypu przeciwko Polakowi, że Polak to jest właśnie rasista, ksenofob. Nienawistnik, tak? Siewcy nienawiści. Żeby nie ten znaczek, ale to jest obelgą właśnie, to jest już, to jest profanacja na naszych symboli narodowych. Czemu oni to robią bezkarnie, bez przerwy bezkarnie? I na koniec jeszcze apel do wszystkich, którzy zostali przez tych ludzi zdyskryminowani, bo jeżeli chodzi o to, że nie wspomagają nas jako Polaków w żaden sposób, to spójrzcie, co za to grozi. Kto ogranicza prawa człowieka, kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Jest to dyskryminacja, bo jeżeli ludzie, a faktycznie wiem, że ludzie zgłaszali się z problemem ubliżania, poniżania właśnie chrześcijan, uniżania Polakom, więc tu spotkali się właśnie z odmową jakiejkolwiek pomocy z tego ośrodka, który rzekomo właśnie tą pomoc mówi, że oni niosą. Zobaczcie, jaką oni niosą pomoc dla Polaków. To jest ich pomoc dla Polaków. Ta flaga, ta grafika pokazuje. Spójrzcie, apel do wszystkich, którzy nie spotkali się z jakąkolwiek pomocą od tych cwaniaków. Dyskryminacja. Spróbujcie zawiadomić prokuraturę, że zostaliście zdyskryminowani właśnie przez tą jaczejkę antypolską, przez tą jaczejkę tych dwóch szmalcowników z zapleczem prokuratorsko-sędziowsko i nie wiadomo, kto tam jeszcze, jakie tam trzyliterowe służby za tym wszystkim stoją. A to jest właśnie największy wróg publiczny numer jeden w tym kraju. Miłego wieczoru wszystkim.